Witam wszystkich bardzo serdecznie. W sobotę była C-klasa, w niedzielę mamy CLK z naszym silnikiem 1.8 kompresor. Tutaj przed wakacjami jeszcze był u mnie widz. Sprawdzaliśmy to auto komputerowo, tam czujnik kąta skrętu wyszedł, uszkodzenie, wymieniliśmy sobie go już. No i pan sobie pojechał do domu, po wakacjach wróciłem, właśnie teraz zabieram się za ten samochodzik. Już mamy pokrywę rozrządu zdjętą. Przebieg to jest 250 tysięcy kilometrów. Właśnie, pokrywa zaworów już była przez kogoś ściągana, komuś się chciało silikonem całą uszczelkę przejechać, czyli ktoś tu już zaglądał i tak wyglądają kółeczka, nieco gorzej niż wczoraj, tu już kilka zębów nie ma, tak to wygląda. Łańcuch wygląda, że był zmieniany. Ten w ogóle ślizg, co tutaj u góry, to trzymał się tak na słowo honoru. Tu już było widać, że taki ze skosa troszeczkę był, to go ręką ściągłem. Już wam pokażę, gdzieś tu jest, gdzieś tu mam go na stole. Tu jest. Połamane są te ząbki z boku. Prawdopodobnie ten łańcuch, który tutaj trzepotał się podczas pracy, połamał ten ślizg. Widzicie, jak sprawa wygląda. Cały łańcuch jest luźniutki. Ząbków nie ma. Płyta troszeczkę zabarwiona już na brązowo, czyli coś tam już z jakimś olejem z wymianami mogło być nie tak. No ale jeszcze najgorsza jeszcze nie jest. O właśnie, jak jest tutaj ten nalot taki brązowy, no to często jest właśnie, że te płyty są całe w takim kolorze już bardzo brązowym. Tu jeszcze troszeczkę prześwituje aluminium, czyli nie jest najgorzej. Tak wygląda sprawa. Zabieramy się do zmiany. Autko mam już poskładane. Wszystko fajnie chodzi. Tutaj nie nagrałem ustawienia rozrządu po wymianie kupu, ponieważ właściciel tutaj jest cały czas koło mnie samochodu i całą robotę widział. Także widział na pewno, że zostały wymienione. Pan sobie również zamówił tutaj Pirburga, te elektromagnesy też sobie wymienił. I teraz tak, tutaj mamy właśnie też, gaz był niedawno zakładany, takie jest rozwiązanie. Tutaj jest reduktor, po tej stronie, tutaj mamy przykręconą listwę do dwóch wtrysków. Tutaj kolejną listwę do dwóch wtrysków, to rozwiązanie jest, no tutaj troszeczkę utrudnia dojście do filtru oleju. Ale tak to pozostawiło tą osłonę całą, nic nie ma pod osłoną ani na osłonie, jest to w miarę takie rozwiązanie, no powiedzmy może fajne, pod warunkiem, że tu nic nie będzie żaden przewód docierał, no ale chyba jest tutaj w porządku. Wszystko jest tu tak jak trzeba, odma w tym silniku była cała, żadnych niespodzianek, troszeczkę jeszcze nam mieszanka za chuda wychodzi, ale to w gazie, musi sobie pan do gaziarza pojechać, bo świeżo jest zamontowany gaz, także on to musi jeszcze ustawić sobie. No i sobie zobaczymy kółka. Jak się te kółka wyciągnęło, to one troszeczkę gorzej wyglądają. To jeszcze jest takie, że tak powiem, wszystkie zęby ma, troszeczkę są cienkie, ale są wszystkie. Gorzej jest z wałkiem ssącym. I właśnie to jest ten wałek gorszy. Jak on przeskoczy, to robi spustoszenie, krzywi zawory. No jak widać, pół zębów jest, pół zębów nie ma, czyli okazuje się, że to jest kolejny silnik uratowany w ostatnim momencie. Co prawda się nie zapowiadało, bardzo fajnie, że pan sobie zmienił rozrząd, będzie miał ten silnik na dłużej. Autko wygląda bardzo fajnie, super kurcze autko. Właśnie, teraz mamy, możemy przebieg pokazać, bo mamy już akumulator podpięty. A 246 tysięcy. Autko bardzo zadbane. Naprawdę fajne macie te samochodziki. Dopieszczone, eleganckie. No, jeszcze właśnie, jeszcze odpalimy, żeby pokazać, że wszystko chodzi.
No i właśnie zakończyliśmy weekend po wakacjach. Mamy zrobiony drugi samochodzik. Wszystko fajnie wyszło. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego. Trzymajcie się.